Hej, Toad, powiedz no, jest taka sprawa. Czy pamiętasz te czasy, kiedy wy, Super Luigi z Galaxy, świeciłeś mi prosto w oczy? Nie? No to ci przypomnę, gnoju! A masz za swoje! Masz! Dzia! I jeszcze raz! Zemsta jest słodka! A teraz... zmiataj mi stąd! Wynocha! Nie wracaj! Zostaj w kącie! Kara musi być! Mógłbym to robić cały dzień. Witajcie z powrotem, ludzie, w Luigi's Mansion 3. Nagle, no, Luigi mi się poza nagraniem poskarżył, jakie to rzeczy Toad, lub przynajmniej jego brat bliźniak, robił, gdy można było sobie grać jako Luigi w Super Mario Galaxy, w trybie New Game Plus, gdzie można było grać właśnie jako Luigi. Ale no dobra, mamy tutaj jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Na przykład porzucać Toady możemy jeszcze. Przybyliśmy tutaj znowu do... drugiego poziomu piwnicy. Przybyliśmy tutaj, bo... Toad właśnie miał zdobyć tutaj pewną część do naszego urządzenia. Część, którą Egghead chce wbudować do naszego poltergeista. No, znaleźliśmy Toada, znaleźliśmy tą rzecz, którą musieliśmy właśnie zdobyć, którą Toad chciał zdobyć. No ale problem taki, że kompletnie nie wyszło wyjść, musimy szukać innej drogi, bo jakiś gruby duch zablokował nam normalne wyjście. Stał po prostu przy drzwiach i kurde, nic nie robił. Czekaj, tutaj potrzebuję twojej pomocy, Toad. Teraz naprawdę, chodź tu. Muszę cię wrzucić tam na tą platformę. Mógłbyś tam stanąć? Dzięki. I co mi to teraz da? A, okej. Mogę przejść na drugą stronę. Jak ty się tam dostałeś stąd? Co my tutaj jeszcze mamy? Splatoon! Możemy farbą rzucać? O, poróbmy sobie kleksy. Czekaj. Czy ja dobrze widzę, że tu jest duch? No rzeczywiście. I to jest nawet duch kryształowy. Nasz przedostatni kryształ. Gdzie on jest? Tu nie uciekniesz! Kryształku kochany, jesteś mój! I raz, i dwa, i trzy! No jeszcze raz i tak trzeba będzie go złapać, gdzie on jest? Tu! A myślałeś, że mnie zaskoczysz! W życiu nie widziałem tak strachliwego ducha! Zazwyczaj to my się boimy duchów, ale no... najwyraźniej nie ten duch. To jest taka czarna owieczka wśród duchów. Czy to mi teraz coś daje? W ogóle się tędy nie dostanę już. Tam z powrotem. Zobaczymy. Ja. Mogę jeszcze bardziej przekręcić to, że może umożliwić sobie przejście gdzie indziej? Bo tutaj w tym kierunku nic nie znajdę, chyba że tutaj na przodzie coś jeszcze jest ukryte. Nie, tu jest ściana. Ładna ceglowana ściana, ale nie to, czego chcę. Czyli jeszcze raz pewnie muszę sobie tutaj pokręcić. Ale nie działa to tak, muszę jeszcze raz pokręcić, żeby dostać się z miejsca, gdzie jest drabina, tam, gdzie są drzwi. No, bo przecież tam, gdzie teraz było podłączone, to stamtąd przyszliśmy, co nie? Ale fajnie to wygląda, jak Luigi bierze Toada na barana. Nie wiem, jak on tego grubaska może nieść tak bardzo, ale... ma krzepy najwyraźniej. Czy tutaj coś jest? Rzeczywiście. No można się domyślić, że można sobie budować właśnie mosty w takim miejscu jak to. Już tą mechanikę opanowałem. Czyli wiecie co, ludzie? W sumie został nam tylko ten kryształ na początku, którego nigdy nie potrafiłem zdobyć. Ale wydaje mi się, że mam teraz patent, jak go zdobyć. Toaleta. No a tam, gdzie twoje miejsce, Toad? Pomogę ci. Luigi, wiem, że to paskudne, ale przestań narzekać i idź dalej. Ej, czekaj. Słyszę właśnie... o, ryby. Piranie. Ach, tu jest woda. Słyszę tego ducha, że chrapie, który zablokował nam wcześniej drogę. Tak, to jest tam na górze. Jesteśmy tutaj, gdzie Luigi może przejść.
Tutaj, gdzie wcześniej właśnie z tymi rurami się bawiliśmy, tam jest! No to coś trzeba zrobić. Dobrze byłoby Guiciego wysłać na zwiady, zanim będziemy mogli coś zrobić. To pokrętło w sumie nic nie daje. Nie, to pokrętło nic nie daje. Daj spokój, Luigi, niech Guiji pójdzie robić swoją robotę. Jeżeli go tylko przepuścisz, mój drogi. Przez rurę przejść może normalnie, co nie? A Toad już dostał stracha. A, przebudził się nawet. O, nie! Chodź tu! Miej krzepę w tym żelu, Guiji. Dasz radę, dasz radę! Dasz radę! Jeszcze raz trzeba będzie go złapać, niestety, ale Guiji swoje życie nadrobił. To, przestań tam biegać w tej wewte, to tylko rozprasza. Trochę mnie prowokuje ta perspektywa, którą tutaj mamy. O, shit, sam się zranił, głupek. Ale ta perspektywa mnie właśnie drażni, bo widzimy, co się dzieje na dole i na górze. Wygląda to jak w Sąsiadach z Piekła Rodem, a nie mogę już patrzeć na tą grę. Tyle się zagrywałem w to za dzieciństwa. To muszę chyba tutaj ustawić, żeby móc w ogóle znów poziomami wody i tak dalej kierować. A spójrzcie, pajączek. Nie no, ale Sąsiedzi z Piekła Rodem to gra, w którą kiedyś lubiłem grać. Dzisiaj już nie mam takiego dobrego zdania o niej, bo no, to co się tam robiło, nie było takie zachwycające jak dla mnie. Na mój, to jak lubię gry dzisiaj. Chociaż fajne elementy niby point and click, ale tyle razy już to grałem, że jest to jedyna gra, którą grałem za dzieciństwa i którą dużo się nagrywałem, której, no, na którą nie chce mi się już patrzeć, już nie mogę jej widzieć. Tak ja teraz się stąd wydostanę. Tu jest jakieś przejście jeszcze, pewnie tędy. Mogę cię tutaj wyrzucić, mój drogi. Ty, może tutaj jakoś dostaniemy się do tego klucza. Fajnie, że przyniosłeś kolegów. Wzbogacimy się, niestety 39 już się skończyło, ale o, masa szczurów. Toad, mógłbyś zagrać może na flecie, wtedy wszystko byłoby trochę łatwiejsze. O, wiem, co zrobisz. No chyba najpierw muszę to jakoś zatrzymać. W przeciwnym kierunku muszę dmuchać, nie wciągać. Fajnie, że szczury są takie przyjazne i nic nam aktualnie nie robią. Tak, chyba muszę to przytrzymać teraz. I Guiji, wyceluj. Ja to robię tylko dla pieniędzy? Znaczy nie film, tylko no tą czynność, nie? I znów się rozbiegało. Ale ja tu na górę muszę jakoś dostać. Fajny mop z ładnym wiadrem. A czy tu nie było przypadkiem czegoś jeszcze fajnego? Chwila, tu jest coś jeszcze. Ta ściana jest do rozwalenia? Wydaje się, prawda? Być przynajmniej trochę do rozwalenia. To ci odbija, ale no, niewiele z tego wychodzi. Guiji tędy też nie przejdzie, prawda? Co tam jest? Czy może jednak tędy przejdę? Rzeczywiście tędy przejdę. Ale to na górze jest po prostu skarbonka, o to chodzi. No to wyceluj i hop! Dawaj mi te pieniądze! I bum! Perełka i trochę szajnów. Bardzo ładnie. Trochę papierkowych. Ale to pewnie w tą drabinę też muszę uderzyć, żeby opadła. No tak! I tak oto mamy w końcu skrót na górę. Jesteśmy przy windzie i możemy opuścić to miejsce. Czyli rzeczywiście mamy wszystko już za sobą, ale chcę coś sprawdzić. Długo się zastanawiałem, jak to zrobić, ale
No tak, to symbolizuje tutaj, że można przejść. Jakie to żałosne. Tak sobie nie radziłem z tymi skrótami. No ale wygląda na to, że nikt z was też nie wiedział za bardzo, jak to zrobić. Bo nikt w komentarzach mi jakoś nie poradził wielce, co, jak się tutaj dostać. Może nie chcieliście po prostu spoilerować, też możliwe, prawda? Nie mów mi, że winda teraz nie działa. A duchy! Duchy! Ale mam nadzieję, że tylko ten jeden nawiedził mi windę. Bo inaczej się zdenerwuję. O nie, zostanie mu jeden HP. Mam nadzieję, że uderzę go zaraz tym duchem. I tak, uderzyłem go. Stał akurat tam, gdzie pierwszy raz uderzyłem. Dobra, teraz się stąd wynosimy. Chcę w końcu kolejny piętro zbadać, nawet jeżeli to był... To była zabawna wycieczka. Najpierw do basement 1, żeby oddać go Egetowi. Teraz sobie potańczymy tą... Co powiesz na odbijanie się od lustra? Ładna czynność, prawda? Powinniśmy zawsze mieć takiego Toada w kieszeni, żeby móc się nim bawić, kiedy coś pójdzie nie tak? Chciałbym go zaraz rzucić tak, że... Chciałbym tak nim rzucić, że wyleci przez drzwi i uderzy w tą ścianę tam z tyłu. Toad Ball to moja ulubiona gra. A może bardziej tak... W górę? Może bardziej tak w górę trafić? Spróbować trafić? Gdzieś tu. No, nie chcę ci się najwyraźniej. Nawet tej zabawy nie możesz mi dać. Jak ja cię nienawidzę, Toad. Dobra, może to akurat przesada, ale... No, trochę wkurzający jest. Co ty mi Toada kradniesz? Co ty z nim chcesz zrobić? No, bez jaj, stary. Ej! Widziałem jego cień. Czy ja dobrze widziałem, że jak... Że latarką może mi pokazać... gdzie jest cień tego ducha? Że mogę zobaczyć jego cień na ścianie, kiedy... Poświecę w tym momencie... Znaczy, w tym miejscu, gdzie aktualnie stoi? W belkę przed chwilą uderzył na górze. No ile jeszcze możecie mi dupę zawracać? Teraz mi proszę dać spokój. Bo chcę ulepszenie do mojego... Poltergasta 3000. Znaczy, to jest Poltergast 00, co nie? A, dzięki za przyniesienie tej części, Luigi. Teraz daj ją. Okidoki, proszę. Wygląda jak taki wielki dial z One Piece'a. Co tylko tej jednej części potrzebowałeś? Żałosne. Co ty wyprawiasz? Daj mi swojego Poltergasta G00 też. No dalej, dalej. Proszę, proszę. Okej, no, masz. Ale się cieszę, kurde. Wynalazca całą pasją. Teraz, no, co myślisz o tym? Ukończyłem modyfikację Poltergasta 00, G00. I co z nim jest? Co takiego potrafi? Nazywam to Super Sanction. Nie mam pojęcia, jak to przetłumaczyć, żeby miało sens. Ma zwiększoną, potęgę wciągania, tak jakby. Super wciągacz, super odkurzacz, no. Jest bardziej potężniejszy, niestety, musisz go podłączyć do specjalnych elektrycznych wkładek, czy tam, do takich, źródeł prądu, powiedzmy, żeby korzystać ze Super Suction. Mała to niewygoda, ale z pewnością sobie poradzisz. Myślę, że będziesz mógł znaleźć kilka takich właśnie wkładek. Takich nie wkładek, tylko wtyczek. No. Takich miejsc, źródeł prądu w całym hotelu. Spróbuj znaleźć jedną i wypróbować. Swoją drogą, czy nie wspomniałeś wcześniej, że...
na najnowszym piętrze The Spectral Catch jest duży statek na drodze, Luigi? To z pewnością nie byłoby żadnym problemem dla twojej super wciągarki. Ruszaj tam i wypróbuj to, co, o czym wspomniałem. I też znajdź takie... takie źródło prądu. No właśnie, wydaje mi się, że teraz mam pomysł, jak w tej operalnej, w tym operalnym poziomie dalej dojść. Bo tam brakowało nam właśnie przecież jednego kryształu. I była tam właśnie takie wejście na prąd. Ale to zobaczymy później, czy to rzeczywiście jest to. Tam było coś, co można było, czego nie mogliśmy zrobić i właśnie tam tą wtyczkę możemy włożyć. Gniazdko, tego słowa szukałem. Że to są gniazdka do prądu, a my mamy wtyczkę, tak. Ach, polski język. Takich słów nie używam na co dzień, gdy mieszkam za granicą. Takie życie, no niestety. Ale no, tutaj gdzieś powinno być gniazdko. Zobaczmy, czy teraz sobie jakoś poradzimy z tym statkiem. A no tak, tutaj rzeczywiście jest wtyczka. Gniazdko na wtyczkę. Wydaje z siebie prąd. Uważaj, Luigi! No kurde, nawet nie musieliśmy nawet rzeczywiście niczego podłączać. To się samo podłączyło i to taką elektrycznością. I co teraz? Wszystko mogę wciągnąć. Chodź tu, statku. No to teraz już wiemy, co trzeba będzie zrobić w operze. Tylko tam nie ma nic do rozwalenia zbytnio. No bo co mielibyśmy tam rozwalić? Tylko ścianę. No zobaczymy. Mogę z tym iść dalej? No pięknie. A jak się odłączyć? Za pomocą B. Och, cudo. Cudo, cudo. Lubię. Lubię, 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 lubię. Możemy teraz przejść dalej. Co? To mapa do skarbu? Czy może ten dywan też muszę wciągnąć jakoś? Transformacja! Tak, ten dywan też mogę wciągnąć. I X zaznacza miejsce ukrycia skarbu. I nasz pierwszy klejnocik. No proszę, proszę. Ale widziałem, że tutaj jeszcze Guichi może przejść. To zobaczymy, gdzie się dostaniemy dzięki temu. O, ludzie, w końcu możemy zobaczyć... No możesz to wejść, do cholery! W końcu możemy zobaczyć, co kryje dla nas piracka zatoka. Globus. I to cały z metalu. Mogę coś nim rozwalić? A co z kasą? Nic tu nie ma. Do kasy też raczej się nie przyczepimy. A nie, mogę zbadać kasę? A okej, okay, mogę po prostu zbadać ją. I wypluje dla mnie pieniądze. No, te łatwe rozwiązania są czasem... niespodziewane. Gdzie ja rzuciłem tym globusem? Globus! Gdzie ty żeś jest? No okej, nie ma globusa, to chyba przejdziemy sobie po prostu dalej. O, prawdziwa piracka jaskinia. Tylko dziwne, że czaszka wychodzi na wnętrze jaskini, a nie na zewnątrz. Ale cóż, to jest chyba nasz cel. Tam się jakoś dostać? A, tu coś jest? Tak właśnie myślałem. Ale gdzie dokładnie to jest? W
wciągnąć flagę, kamraci! Ja! Po prostu w zębie miał. Wow, kryształowa czaszka, mój drogi. Indy się kłania. Ty zawsze przy jakichś rogach zostajesz, Luigi. Ty, który gubisz globusy. I na co mi te kości, te czaszki tutaj? No kurde, na nic. Tylko się męczę i męczę. Ale tam jest skrzynia, spróbuję się tam jakoś dostać. No raczej nie przez wodę. Te nietoperze. Potrafię zrozumieć, że Batman ich nie lubi. Nie, że się ich boi, ale że go wkurzają, to tak. Nie mógłbym się zgodzić bardziej. Nie wiem, w co mam tu uderzyć. No nie bardzo mi się uśmiecha uderzanie w to. Wow, czy to jest maszyna do kaktusów? Rzeczywiście można sobie produkować kaktusy w tamtej maszynce. O nie, 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 wypuszczaj mnie! O, a, haczy! Ja ci zaraz dam haczy! Nie! Muszę uważać! Osza! Masz go i czego do zjedzenia? Wciągaj to! No, Luigi! Bez nerwów. Dla mnie, w sensie. Nie denerwuj mnie, chciałem przez to powiedzieć. Dobra, wezmę sobie taki kokos na... dla bezpieczeństwa. Jakby miało się coś stać. Może się do czegoś przyda. Mają tutaj kantynę? Nie, to jest bardziej taki minibar. Czego ci piraci nie wymyślą? Co my jesteśmy, na tortudze? Zęby się otworzyły? Nikt nie potrafi swojej czachy tak bardzo rozszerzać. No te zęby wyszły na czachę, a nie zostały w tym samym miejscu. I co, myślałem, że tu będzie coś ciekawego? A tak to tylko maszynka do kawy, czy mikser, czy co to jest. Jest do czegoś to użyteczne? Włączyć nie mogę. No nie, no to wychodzimy. Skoro mają tutaj tylko świece jeszcze. Ładne drzwiczki, gdzie prowadzą? Dużo wody. Bardzo dużo wody. Patrzcie na ten księżyc. No, rzeczywiście, ten... jest naprawdę zatoka. I mają nawet duży statek, ale podoba mi się, jak to wygląda, że widać tutaj na pierwszy rzut oka, że jest tutaj ściana, że to nie jest wcale... że to nie jest wcale nieskończony horyzont i tak dalej, że też tam można wypłynąć, że tam jest przestrzeń, tylko widać, że to jest ściana, na której coś namalowano. To strasznie mi przypomina... ten jeden film z Jimem Carreyem, Truman Show, dokładnie, świetny film. Bardzo mi to przypomina. Ty masz tu kokosy, co nie? Rzeczywiście. I w co mogę rzucać? Mogę kokosami rzucać kokosy? Czy tu jest jeszcze co? Ta syrena ma taki paskudny uśmiech jak duch. Czy muszę w ciebie celować? Jakiś duch mi z tego wyskoczy? Wow, chyba rzeczywiście. Jak możecie tak bezcześcić syrenki? Najpiękniejsze stworzenia na świecie. W niektórych mitologiach też najgroźniejsze, ale... no! Jak śmiesz?
Zabieraj ten paskudny uśmiech, właśnie. Potrzebuję więcej kokosów. Thanks. I jeszcze raz. Hua! Czy to jest kryształowy duch nawet? Myślałeś, że uciekniesz, ale nie, to ja. Luigi. Tak, to kryształowy duch. Tylko chyba ma trochę więcej życia teraz? Czy on zawsze miał 120? Przed chwilą nie zwróciłem uwagi, wydawało mi się, że 100. No. Bez ucieczki. Jeszcze muszę za nim ganiać teraz. Ale wydawało mi się, że mieliśmy już biały klejnot. Czy do jakiegoś innego koloru był ten klejnot przed chwilą? Jeszcze nigdy tak łatwo mu nie było uciekać. I... ciach! A tym razem się zmienił w czerwony. Nie wiem, czy to była pomyłka, czy... no chyba pomyłka ze strony twórców, bo... zazwyczaj były to białe kryształy. Dlaczego teraz nagle miałoby być inaczej? Byłoby trochę dziwne. I tutaj, jako że też jest piasek, to oczywiście... możemy się go pozbyć, bo to też... no, to nie jest prawdziwa pustynia, tylko... można powiedzieć, że też po prostu kulisa. Znaczy, nie pustynia, tylko plaża, nie? Dlaczego mogę tutaj przyjść? Też mam coś do rzucenia? Tam jest jakaś wyspa. Dlaczego tu się kamera nagle zmienia? Czy coś tutaj jest ukrytego? Że tylko dla perły? Jest tutaj coś? No to było teraz trochę... to nie powinno tak działać. Nie powinienem był zauważyć, że tam coś jest. Bo przecież... miałem skierowane tutaj, dlaczego tutaj mi zaznaczyło? No dobra, nie będę narzekał. Pokazali mi, gdzie co ukryte jest. Ej. Założę się, że na tamtej wyspie też coś jest. Gadyt! Znaczy tak po prostu w piasku tutaj coś ukrytego? To przypomina mi w Luigi's Mansion 1 w... obserwatorium, gdzie nagle pojawił się taki most z gwiazd. No tak, wszędzie gdzie są, gdzie jest... już mieliśmy ten temat, wszędzie gdzie jest jakieś przejście, może być most. Warto sprawdzać to wtedy. A tutaj mają ładnego kokosa. Pięknego kokosika. Macie tu może jeszcze... o, skrzynkę widzę. Skrzynka, ludzie, skrzynka. Więc nie tylko perły tutaj mają. Ale gdy są teraz kokosy, to jestem też trochę nieufny. Wydaje mi się, że może będę mógł coś rzucić. Że będę musiał obrzucić coś. Jeszcze jeden kryształ, przecież na tamtej wyspie już był kryształ. Dobra, te dwa kryształy były dość łatwe. Jak odkrywasz jeden, to od razu też idziesz do drugiego. No bo jak tutaj był most... jak tu był most, to dlaczego tutaj miałby nie być, nie? No to oczywiście, że sprawdzasz. Ale dobra, skoro już tu jest statek, to... no nie wydaje mi się, żeby ten świat był jakiś wielce... duży. No, zobaczmy, co nas oczekuje tam. Jest tu coś napisane? W dzienniku Port Royal? Chciałbym kotwicę wrzucić do wody, to byłoby coś. Ale no, czas wezwać statek! Alarm, kapitan! Proszę na ląd! A. Dumna, duszna galera. Ma nawet ducha jako figurę, a to dość paskudne. Wydaje mi się to być statek widmo. To jest ten statek z Wind Wakera. Oby nie. Kurczę, gdy widzę to wejście, to od razu chcę się grać w Risena 2. W przeciwieństwie do wielu, ja akurat tą grę lubiłem, za pirackie klimaty. O kurde. No, a co się tutaj szykuje? Statki to niedobre miejsce, żeby chować się przed duchami. Mało miejsca. Walka może być niebezpieczna. Toad!
No to ostatnia zguba Toadowa jest tu na statku. Tylko jak się tam dostać na górę? Luigi, czy widzisz to? To Rockin! Kapitan Rockin! Ale co to ma teraz wspólnego z... z rekinami, to ja nie wiem. O kurde, to wybucha! Rzucają we mnie beczkami z prochem. A, masz to połknąć, rozumiem. To teraz bardzo przypomina bossa z Link's Awakening. Twarz na ziemi, którą trzeba rozwalać bombami. Nie! Niesmacznego. Ale trochę zmarnowana szansa jak dla mnie, bo spodziewałem się, że będzie tutaj jakiś fajny pirat. Jakiś fajny kapitan pirat, a tutaj kapitana Rockina zrobili. Mogli zrobić nawiązanie do Disneya i dać tutaj może zamiast tego rekina, a nie... krokodyla, a nie rekina. Ale no co się śmiejesz ty? Zrobili... przynajmniej zrobili go kapitanem. Ha! To przynajmniej tyle pomyśleli, że skoro piracki statek, to potrzebny jest też kapitan. No ładnie, to praktycznie nic nie dało. Dobrze, że te żółte duchy nas nie atakują, bo to byłoby upierdliwe strasznie. Nice! No, o nie, nie, o. No to łatwo tutaj jest się potknąć. Dlaczego nie połykasz, kiedy oni w ciebie rzucają? Ło, jak się z tymi belkami tutaj rzuca. No, masz! Nie za burtę! Mały ten statek, pokład tego statku. Dużym bym to nie nazwał. Mało miejsca tutaj na załogę. Wow! Shit! Oczy mu wybuchają, wszystko mu wybucha i kurde nic. Jedz to! Połykaj! Smacznego! No, w końcu wyszedł, tylko teraz nie dać się trafić. Ja też się tutaj zaraz zakrztuszę. Wynocha z tym haczykiem. Kto ci odciął rękę? Płetwę? Cokolwiek. Przestań się kręcić. Dlaczego rekin? Dlaczego kurde rekin? Dlaczego taki brodaty, czarnobrody kapitan nie byłby, no nie był możliwy, no Blackbeard byłby świetny, kurde. Dlaczego tylko z tomu teraz mogłem odebrać? O nie, druga faza. Czyli to nie była jego finalna forma. Nie wiem, co gorsze, nagle zmienił się w ścianę! Do czego to? O! O, o, o! Fuuu! Nie połykaj mnie! Czyli teraz naprawdę walczymy z całym statkiem. No chyba to jednak jest gorsze. Ale przynajmniej teraz będzie łatwiej trafiać tymi prochami. O nie. Chyba, że takie rzeczy będą się działy. Macznego! I jeszcze raz smacznego! Mam nadzieję, że z tymi małymi duszkami nie będziemy musieli później walczyć. Bon appetit, no! No, rozwalaj się! Tararararara. Trzymaj się! Ale
dużo czasu nam na to dają, bo dopiero wtedy się przechyla całkowicie, gdy się złapiemy chyba. No może chwilę później by już nam nie dali szansy, byśmy mieli albo game over, albo zabrałoby nam to życia trochę, ale nie chcę tego próbować. Wolę nie ryzykować. Ale powiem wam, że to nie jest mój ulubiony statek. Już bardziej wolę ten statek, na przykład, który mieliśmy w Kingdom Hearts 3, w świecie piratów z Karaibów. Gra, którą również w tym roku let's playowałem, czyli no... Mamy dzisiaj, znaczy w tym roku trochę pirackich klimatów. Haha, spadł tam w górę, ale tym razem go złapiemy, nie damy mu... Okej, będzie znowu hakiem walczył, nie? Nie dajmy mu się dorwać! Nie pozwolę! O, dziedzie. I kiedy ja mam ci poświecić? On ma tą opaskę i dlatego nie daje. A to był tylko jeden po prostu dodatkowy atak, który przed chwilą miał. Czy do czego to jest? Czy może wtedy, kiedy w ziemi mam coś zrobić? Mam to unikać, czy może to mi coś daje? O, okej, rozumiem. Po prostu tego unikać! Nie umieraj, Luigi, nie umieraj! Dlaczego nie wbije się w ziemię? Przed chwilą tak ładnie poszło. Że to wytrzymaliśmy tak długo w powietrzu, myślałem, że za wcześnie wyskoczyłem. I teraz się wbije! Chodź, jesteś mój! Jesteś mój i po tobie! Umieraj ty! Rekinie! Dzisiaj płetwa rekina na obiad, skarbie? Samo ułowiony! W dość niekonwencjonalny sposób, ale jednak. I mam twoją zatyczkę oka, mój drogi. Jest moja! Haha! Siema, papi. Co tam u ciebie? O, to ty mi opuścisz drabinę. Dzięki, stary. Jesteś najlepszym kamratem, którego taki hydraulikowy pirat jak ja... taki popo pirat może mieć. Więc, Toadie... Żółty Toad, no oczywiście. Dlaczego nie mogę ratować Toadette? Ona ma przynajmniej fajną koronę. I wtedy już nie wygląda jak grzyb, jak ją ubierze. Dobra robota, Luigi. To jest kolejny Toad uratowany. A, przyprowadź go do laboratorium, bla bla bla. Do windy mam go przyprowadzić. Ale tu mam jeszcze przecież skarby. Toad? Chyba nie masz nic przeciwko, żeby polecić za burtę, prawda? Więc no... Ku księżycu! I chlub. No nie! To jest przekleństwo, on zawsze będzie się trzymał mnie. Mam dość już tego farmazoństwa. Złote rybki! Dawajcie mi swoje złote płetwy. Spełnijcie mi jedno życzenie. Albo co tam jeszcze potraficie zrobić, no? Nie wiem, do czego jesteście. Nie stoi mi na drodze, Tao. Może jednak lepiej byłoby... Następnym razem najpierw zbadać, co się tutaj dzieje. I dopiero później uratować Toada. No, następnego razu w tym let's play już przynajmniej raczej nie będzie. O, to trafiło Toada. Nie będzie następnego razu, bo no... Toad raczej nie będzie chciał już się z nami... No, już nie ma nikogo do ratowania, powiedzmy po prostu. Co się tu kryje? Mapa skarbu? Pokaż on mu ostatni kryształ? A nie, to stąd miałem się normalnie dowiedzieć, gdzie są te mosty. Że tam muszę poczarować. No, czyli to był naprawdę zakopany skarb. No ta skrzynia, to ma sens. To jest fajne całkiem. No ale dobra, chodźmy doprowadzić jeszcze Toada do... No, moglibyśmy go nim rzucić i mógłby sam dopłynąć sobie do celu, ale... No, no... No niech będzie.
Ale to zrobimy w następnym odcinku, ludzie. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Na razie i cześć.